Witam serdecznie w nowym roku i będziemy rozważać strumienie na pustyni, słowo na każdy dzień, a więc strumień żywej wody na pustyni. I przed czytaniem na 1 styczeń przeczytamy takie słowo wstępne brata Kaufmana. Mieliśmy przywilej spędzenia wielu lat na niwie Bożej na Dalekim Wschodzie, w Japonii i w Korei, lecz uciążliwy klimat i napięcie pracy nadczerpnęło zdrowie mojego męża. Byliśmy więc zmuszeni wrócić do domu, gdzie przez 6 lat toczyła się walka między życiem i śmiercią. Przyszedł i szatan, kusząc nas, abyśmy poddali się smutkowi i upadli na duchu pod tym naciskiem okoliczności. Lecz za każdym razem, gdy doświadczenie dosięgało ostatecznej granicy, Bóg przez swoje słowo lub pożyteczną książkę, która przypadkiem z Jego łaski dostawała się w nasze ręce, posyłał nam to pokrzepienie, którego potrzebowaliśmy. Pewnego razu na spacerze brzegiem morza, gdy znowu zadawaliśmy sobie pytanie, czyżby Bóg zapomniał o nas, zobaczyliśmy pod nogami kartkę. Gdy ją podnieśliśmy, przeczytaliśmy następujące słowa. Bóg uśmiecha się do swego dziecka wśród burzy. I znowu otrzymaliśmy przebłysk Jego oblicza przepełnionego miłością. On zachował swoje najdoskonalsze, posilające środki na chwilę naszych najgłębszych cierpień i na długie lata ciężkich doświadczeń. Podtrzymywał nas swoją mocną prawicą, także nauczyliśmy się miłować swój pustynny step dzięki Jego cudownej obecności z nami. Nasze przykrości i zmartwienia pociągnęły ku nam setki cierpiących serc i staraliśmy się pocieszać je taką pociechą, jaką pocieszał nas Bóg. W ciągu 3 lat przekazywaliśmy czytelnikom czasopisma Boży Budziciel nasze codzienne wyrazy pociechy, lecz wielka ilość próśb, abyśmy wydrukowali je w oddzielnej książce, pobudziła nas do jej wydania. Książka ta została wydana z modlitwą, aby wielu zmęczonych i strudzonych w drodze pielgrzymów mogło się z niej napić i orzeźwić. Także orzeźwiajmy się tymi strumieniami na pustyni. Na 1 stycznia mamy słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, od 11 do 12 wiersza. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg Twój, stale się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga, Pana Boga Twego od początku roku do końca roku. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, 11, 12 wiersz. Drodzy przyjaciele, stoimy dzisiaj przed czymś nieznanym. Zaczyna się nowy rok. Wkraczając weń, mamy zamiar wykorzystać go pożytecznie. Któż z nas może powiedzieć, co go czeka? Jakie nowe przeżycia i zmiany spotykamy na naszej drodze? Ale oto słowo zachęty, pocieszenia i radości od Ojca Niebieskiego o naszym przeznaczeniu. Pan Bóg Twój stale się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego od początku roku do końca roku.
Sam Bóg zaspokoi każdą naszą potrzebę, Jego źródła nie wysychają, rzeki i potoki nie znają suszy, zatrwożona duszo. Oto pełna miłości obietnica Twego Ojca Niebieskiego. Jeśli On jest źródłem naszych dobrodziejstw, jesteśmy bezpieczni ufając Mu, nigdy nie będziemy zawstydzeni. Żaden upał ani susza nie mają wpływu na rzekę, której nurty rozweselają miasto Boże. Czytamy w Psalmie 46, wiersz 5. Ziemia gór i dolin to nie jest jednostajna płaszczyzna. Gdyby życie było martwą płaszczyzną, to swoją nudną jednostajnością wpływałoby na nas przygnębiająco. Nieodzowne są dla nas góry i doliny. Góry przyczyniają się do skupienia deszczowych wód i nawadniania tysięcy żyznych dolin. To samo dotyczy nas na naszej życiowej drodze. Spadziste wzniesienia skierowują nas, nasz bieg do tronu łaski i ściągają ze sobą potoki błogosławieństw, które te uciski życia, które nas tworzą i na które być może narzekamy, przynoszą naszej duszy strumienie błogosławieństw. Ileż dusz zginęło na pustyni, znajdując mogiłę pod jej złotymi piaskami. To ci, którzy mogliby żyć i kwitnąć w ziemi górzystej. Wielu zginęłoby od mrozów lub wichrów, pozbawieni drzew i owoców, gdyby nie góra surowa, kamienista, o ostrych zboczach, na którą tak trudno się wspiąć. Góry Boże to łaskawa obrona od wrogów Jego ludu. Nie możemy zrozumieć działania smutku i nieszczęścia, strat i doświadczeń, ale możemy ufać i wierzyć Bogu. On wyciąga ku nam pomocną rękę, pragnąc prowadzić z nas naszą codzienną drogą. To będzie wspaniały i błogosławiony rok. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój stale się troszczy, stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego, od początku roku do końca roku. Także w tym koszyku błogosławieństw, na które wyszliśmy, aby zbierać na tym targu te koszyki błogosławieństw, możemy tutaj sobie podkreślić ołówkiem: dla mnie moja obietnica. A więc ziemia, gdziekolwiek będę na niej mieszkał, czy w górach, czy w dolinach, czy będzie deszcz, czy słońce, gdziekolwiek będę na ziemi, Pan Bóg ma mnie w swojej opiece. Stale Pan Bóg zsyła deszcz i słońce, jak powiedział Pan Jezus o swoim Ojcu, że Ojciec Niebiański swojej doskonałej miłości daje słońce i deszcz dla wszystkich ludzi, ponieważ miłuje człowieka i jego oczy spoczywają na ziemię od początku roku do końca roku. O ileż bardziej my, którzy zaufaliśmy naszemu Bogu, jak mówi psalmista: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Dlatego powierzamy się naszemu Bogu na ten nowy rok i ufamy, że On wszystko, nie 999 rzeczy, ale On wszystko dobrze uczyni. Amen, alleluja.